Siemanko widzowie, specjalnie dla was na wizycie w Maroko. Zakupiony został KFC. Będziemy testowali mobilization rotation na kurczaczkach. Kupiłem jakiś taki zestawik. Sałateczka w zestawie. Kupiłem takiego boksika. Teraz pokażę, to jest super. Super zapakowany taki boksik. To już rozmiękł, bo przyniosłem go do siebie, do mieszkanka. O, ekspertnie się otwiera. Dobra, i co my, to właśnie, to jest ciekawe, w KFC dają takie bułeczki, bo tutaj w Maroko jest takie pieczywo, które dają do każdego posiłku i gratis, znaczy gratis, no dają takie bułeczki po prostu tego. I co, mamy frytki i cztery kawałki kurczaka i zobaczymy, czy to smakuje w sumie tak samo, czy inaczej. Tutaj mamy Kolesława Mikro, też w zestawie. Wziąłem sobie twistera, a to pokażę zaraz, jak to wygląda. A za całość zapłaciłem 96 dirhamów, chyba coś takiego. Oto jest przeliczenie na nasze. Przeliczenie na nasze, z tego co każdy jest niecałe. 10 dirhamów to jest. 100 dirhamów to jest 10 euro, czyli no 45 ziko. Dobra, zaczynamy od kawałka kurczaka. O, co jest ciekawe. Obczajcie, to nie jest jeden fragment, tylko jest całe skrzydełko jakby. Czy to nie jest jak u nas już rozdzielone, tylko jest całe skrzydełko spanierowane. Zobaczymy jak w smaku. Najpierw nóżka. Smakuje bardzo podobnie jak KFC. Może delikatnie się różni, ale to tak jak u nas w Polsce idzie w różnych KFC-akach. Też troszeczkę się różni ten kurczak. Generalnie gituba. Frytki niedobre. Znaczy, strasznie słabe są, zobaczcie, takie jak w Polsce, jakby w maku. W Polsce teraz frytki w KFC zrobili takie grubsze i są dużo smaczniejsze, więc frytasy na odstrzał. Jaka bułeczka taka. No co, w sumie wygląda jak bułeczka hamburgerowa. Nie smakuje tutaj jak tutejsze pieczywo. Ale spoko dodatek, biorąc pod uwagę, że tutaj to pieczywo jest takie bardzo popularne, bo wszędzie na ulicach to sprzedają. Więc spoko dodatek, że jest po prostu wrzucone do zestawu w KFC-aku. No powiem tak, ta sałata nie wygląda za ciekawie, szczerze mówiąc. No smakuje jak stara sałata. Więc twister niczym się nie różni. No dobra, może trochę się różni, bo pani się nie spytała. To jest na plus. Spytała się mnie, czy chcę wersję normalną, czy wersję spicy. Prosiłem wersję spicy i rzeczywiście w Polsce generalnie lubię ostre. I w Polsce KFC już w ogóle nie jest dla mnie ostre. A tu rzeczywiście czuję pikantność, więc akurat to jest mega plus. Chociaż po kurczakach czego nie czuję, ale rzeczywiście zobaczę, widać może po tych, po przyprawach, że jest więcej tych przypraw. I ten twister jest rzeczywiście bardziej ostry. A jeszcze stała. Jeszcze to Kolesław. W mikro kubeczku. No. Kolesław niczym nie zaskoczył. Klasyczna sałatka. Bez żadnych wydziwnień. I co? Dokończę jedzenie. Nie ma za to za recenzję. KFC w Maroko niekoniecznie. Buziaczki. Jeszcze dogramałem fragmencik.
bo otworzyłem Pepsi, się zdziwiłem. W porównaniu do polskiego KFC jest znacznie dużo więcej koncentratu, jest mniej gazowane, jest przez to dużo bardziej słodkie, ale co kto lubi. Dobra, to smacznego, elo.